Zgromadzenie, które zgłosiłyśmy w Łomży, dołączając do akcji zainicjowanej przez Fundację Nie Lękajcie Się. Fundację, która jest jedyną organizacją w naszym kraju, która wspiera ofiary pedofilii. Ofiary od wielu lat bezskutecznie domagające się sprawiedliwości. Ofiary, które mają kneblowane usta i są zastraszane. My działamy w grupie obywatelskiej Dziewuchy Węgorzewo. Działamy w ramach ogólnopolskiego strajku kobiet, ponieważ główną ideą naszej działalności jest równouprawnienie. Wspieramy nie tylko kobiety, ale wszystkich, którym to równouprawnienie się odbiera, którzy nie cieszą się pełnią praw obywatelskich, a bez wątpienia do grupy takich osób pokrzywdzonych i marginalizowanych należą ofiary pedofilii. Nie wyobrażałyśmy sobie tego, aby nas tutaj nie było i aby nie wesprzeć tej bardzo ważnej akcji. Trzeba akurat w Łomży. Łomża dlatego, że akurat to miejsce, ta kuria diecezjalna znalazła się na mapie kościelnej pedofilii w Polsce, sporządzonej przez Fundację Nie Lękajcie Się i dołączonej do raportu, który sporządziła, dotyczącego właśnie procederu pedofilii w kościele. Ja ogólnie tutaj przyszedłem ze względu na to, żeby po prostu pokazać chociaż innym ofiarom, jeżeli jeszcze ukrywają te swoje pokrzywdzenie przez innych księży. Po prostu chciałem pokazać, że jak to, ja się nie wstydzę. W końcu pokazałem swoją twarz, żeby po prostu pokazać we wszystkim, że ja się nie boję. Mhm. Czy krytyki, czy słów otuchy. Mhm. Po prostu jestem tu dla innych. A proszę opowiedzieć, pan pochodzi z Grodu Woniecko, tam proboszczem był ksiądz Adam, tak? Tak, ksiądz Adam Maciej Piotr. Dokładnie. Mhm. Póki co, tylko co mi wiadomo, to został przeniesiony jeszcze dalej. Prawdopodobnie w swoje rodzinne strony. Po prostu czuję się jak to, jakby to mówiąc, nie to, że przeciw, tylko akurat jestem za tym, aby ksiądz Stefanek, biskup, senior, po prostu, żeby zostałby jakoś ukarany za to, że krył tego księdza, bo wiedział o tym, że on ma zainteresowania seksualne i po prostu, że ma jeszcze inne ofiary na swoim. Czy ksiądz Adam kiedykolwiek wyraził skruchę wobec pana za swoje postępowanie? Zawsze, jak ostatnio nawet przed reportażem TVN-u nawet, było tako, że z nim po prostu wziąłem konfrontację, z nim zrobiłem specjalnie. On jak reagował na moje słowa, gdy ja mówiłem mu, że jak to, że nie daje rady dłużej z tym żyć normalnie. On, jego słowa były takie, tam. Zdołaś jakoś zapomnieć, masz dziewczynę. Takie jego były słowa. Mhm.